Z koszyczkiem wchodzimy do katedry, modlimy się z księdzem biskupem, a potem paczki będą rozdawane z drugiej strony katedry przy biurze, tak, że będzie trzeba wyjść, pójść, tam jest biuro katedralne, tam gdzie pani Justynka siedzi, tam stoi taki biały samochód, każdy będzie musiał się zapisać, swoje imię i nazwisko podać i dostanie wtedy pomoc. Wielkanocną tradycją jest przygotowanie koszyków ze święconką dla osób ubogich, dla osób potrzebujących, które zawsze przychodzą tutaj do katedry szczecińskiej na pierwsze święcenie pokarmów. Ksiądz biskup kończy uroczyste modlitwy, a potem święci pokarmy zarówno mieszkańcom Szczecina, którzy tutaj przychodzą, jak i właśnie podopiecznym Caritas. Każdy z nich otrzymuje koszyczek przygotowany przez seniorów w klubach seniora prowadzonych przez Caritas, więc jest to też taki dar naszych przyjaciół, starszych już seniorów dla potrzebujących, a po poświęceniu koszyczków otrzymują także pomoc w postaci artykułów żywnościowych w paczce. Jeszcze raz na tych paczkach? Nie, prawie zawsze przychodzę, bo ciężko jest. Parę lat przychodzą. Większość to jest znajomych, przeważnie to wiadomo, ne? No a paczka, no, jak to mówię, paczka, no, zadowolenie jest, nie? Bo ja się jest samemu, jest jak to mówię, tego, no, bo, jak, całkiem inaczej, nie? Bo nie ma w domu tego, wie pan, co muszę, nie? Chodzić. O błogosław, pewne pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. To spotkanie ma taki charakter głęboko humanistyczny, no bo zaczyna się od modlitwy, od rozmowy z Bogiem, od wejścia do kościoła, do tej wspólnoty, którą wszyscy jesteśmy, a dopiero na drugim miejscu jest to, że zawsze staramy się przy takiej osobie potrzebującej być. Jedni potrzebują pomocy materialnej, drudzy potrzebują po prostu obecności i jakiegoś wsparcia takiego poprzez pomoc wyrażaną w ich codzienności, nie tylko jednorazową jakąś paczuszką. Więc to spotkanie właśnie podkreśla te wszystkie wymiary potrzeb i pomocy, którą można świadczyć. Drogą do tej tradycji możemy trwać.